Witam wszystkich serdecznie w naszym nowym, starym domu. Zaczynamy. Jako, że jest pandemia, niestety moja obecność tutaj dość mocno została ograniczona, bo po prostu jestem na nauce zdalnej z najstarszą córką. Natomiast jestem tu tak często, jak jestem w stanie sobie to zorganizować. Więc może dzisiaj zaczniemy od tego, że pokażę Wam, jak to teraz wszystko wygląda i opowiem kilka słów, na jakim etapie jesteśmy i co jeszcze przed nami i co nas czeka. Zapraszam. Zmniejszony otwór do wejścia do łazienki, skrzynka elektryczna z całą rozpiską. Teraz zrobimy coś niemożliwego, będziemy przechodzić przez ścianę. Tu będzie ścianka i prysznic. No i nasza strefa dzienna. Chcemy zaimpregnować tą cegłę i nie będziemy dawać fartucha, a tu będzie zabudowa, czyli meble, lodówka, cargo, tak. I spiżarnia, w której ma być piecyk gazowy od centralnego ogrzewania. Jest oczywiście jeszcze nie zrobiona. Detal, ale jeszcze trochę do tego czasu mamy. Pokój Kasi i gruz do wyrzucenia. Tu jest problem przy drzwiach, bo niestety będziemy musieli też skuwać wszystkie tynki, które są przy drzwiach, tam gdzie zostawiamy stare, ponieważ tynk wystaje bardziej niż ościeżnica, a on powinien być troszeczkę bardziej wypłaszczony, on nie jest w najlepszym stanie akurat w tym miejscu, więc to trzeba będzie wytynkować na nowo. Te drzwi i ten kawałek ścianki też wylatuje, bo korytarz nam się tutaj wydłuży, bo będzie wejście do łazienki, tak jak Wam wspominałam. A pozostała część to jest pokój Natalii. No i ten taras, który jeszcze nie wiadomo jak się skończy, czy będzie otworzony, czy zostanie zabudowany. Ja chciałam zrobić z tego taras otwarty, ale coraz bardziej zastanawiam się nad tym, że każda przestrzeń się później przyda. Zresztą po to też się wyprowadzamy, że nam troszeczkę było już ciasno w tym naszym starym tam. No i drzwi, które idą do zamurowania. Tu jest pokój Jurki, tam są, jest dużo rzeczy, więc nie będę Was tam na razie prowadzić. Tutaj jesteśmy w pokoju Jurki, czyli najstarszej. On jest tutaj zaraz przy klatce schodowej, Wam pokażę. Puszczę Wam rzut, w którym miejscu. I tu jest ten wykurz, on wychodzi na front. Stwierdziłam, że zrobimy tutaj jej łóżko, takie zabudowane. Wiecie, jak w amerykańskich filmach często mają takie konstrukcje drewniane z łóżkiem we wnękach. Jak zostanie nam to centymetr, bo muszę to dobrze zinwentaryzować, to byśmy z jednej strony dali takie półeczki, regały, lampę zwisającą, może jakieś zasłonki, firanki, żeby miała takie miejsce dla siebie. Myślę, że to może fajnie wyjść. Wcześniej myślałam, żeby tam wstawić biurko, ale mamy drugie okno, więc spokojnie. Biurko nauki będzie przy oknie, a to takie no, klimatyczne. Więc tak, taki mam plan. Muszę to jeszcze rozrysować, jak będzie wyglądało, ale wydaje mi się, że będzie spoko. Takie myślenie o detalach, jak na przykład to łóżko,
może się wydawać, że to jest zupełnie nie ten moment i jest za wcześnie, ale ja potrzebuję takiej informacji już na etapie planowania elektryki, czyli całej instalacji, jak to będzie wyglądało w pokoju i lepiej zawsze myśleć globalnie, co chcemy w danym wnętrzu zrobić i uzyskać, niż później, wiecie, na szybko dorabiać do tego całą resztę. No bo może to nie znaczy, że łóżko akurat stoi tutaj, ale to, że ja chcę tu zrobić łóżko, które ma lampę u góry, ewentualnie jakiś kinkiet z boku, no to trzeba już wiedzieć. Więc na etapie planowania, rozłożenia wszystkich sprzętów, no to te gniazdka, łączniki są ważne. I wejście do naszej sypialni na poddaszu. Taką rzeczą dosyć ciekawą, wydaje mi się, użytkowo, którą chcemy tu zastosować, to są kinkiety na fotokomórkę, które będą się automatycznie włączały, jak ktoś będzie przychodził, nie trzeba będzie szukać włącznika. Wydaje mi się, że dosyć fajny. My na razie mamy w domu tylko tak wiatrołapie, że jak ktoś wchodzi, to od razu mu się zaświeca światło, ale stwierdziliśmy, że przy dzieciakach to będzie dobre rozwiązanie, że to światło samo się zaświeci, samo sobie za chwilę zgaśnie. Jest też czujnik zmierzchu, że to nie będzie się włączało w ciągu dnia. Taki to pomysł powstał. One bardzo fajnie będą wyglądały na cegle. To jestem pewna, bo widziałam takie rozwiązanie. Zresztą pokażę wam zdjęcia. Tutaj już mamy gotowe to ocieplenie przy więźbie. Norbert wkleił tutaj styropiany. To jest tak, jak wam mówiłam, w ten sposób nie będzie mostka, bo przy deskowaniu jest termoizolacja, a nie mur, który by przemarzał. A tu już jest złożona też ta folia paroizolacyjna. Na to będzie kładziona wełna. Chodzi o to, tak jak wam mówiłam, że te listewki, które są tu po bokach i w niektórych miejscach też na środku wstawione, tutaj na środku wstawione, będą sprawiały, że ta folia jakby nie będzie dotykała deskowania i tam są zrobione takie szczeliny od strony tutaj wlotu, wlotowej i całe deskowanie jest wentylowane razem z tymi kawałkami krokwi. No reszta będzie w wełnie, więc do tego już niestety się nie da zwentylować. No ale deskowanie jest ważne, żeby wentylować, no bo tak jak wam mówiłam, drewno potem butwie i kropelka wody i wszystko szlak trafi. Więc to już mamy zrobione. Dzisiaj przyjeżdża wełna. Więc to wszystko będzie w wełnie zaraz poukładane i będziemy to rozwieszać. No i ocieplać dach, żeby zimę dało się tutaj pracować. Żebyśmy nie zamarzli po prostu. A, tu chciałam wam pokazać jeszcze jedną rzecz. Tu są zrobione tynki gipsowe. I problem jest taki, że widzicie, zrobiła się taka wilgoć. To nie wyschło w tych miejscach, tutaj widać to bardziej. To jest wyschnięte, tutaj to jest wyschnięte, a to jeszcze nie. I sposób na to jest taki, że tutaj po prostu zrobiła się taka zbyt gładka powierzchnia i to się zamknęło, woda się zamknęła w środku. Żeby to lepiej schło, trzeba wziąć jakąś tarkę albo bączka, coś takiego ściernego i jakby tą powierzchnię zmatowić, otworzyć te pory i to szybciej nam wyschnie. Więc to też dzisiaj zrobię, zanim nam przyjedzie dostawa, żeby to ładnie nam wszystko wyschło. Bo niedoschnięty gips to jest kłopot. Naszego nowego, starego domu. Dzisiaj jesteśmy już na miejscu na budowie, więc zobaczycie, jakie są kolejne prace. Znaczy dzisiaj nie będziemy robić nic bardzo odkrywczego, bo będziemy kontynuować, jeżeli chodzi o ocieplenie dachu, tą wentylację. No trzeba pocisnąć z tym, bo jak im bardziej doszczelnimy sobie tą połać, tym no po prostu będzie nam tutaj cieplej, aczkolwiek nie chcemy zamykać jeszcze wszystkiego do końca, żeby to troszeczkę jeszcze oddychało.
No ale jak będzie źle, to trzeba będzie to już zapłytować. Tak czy inaczej pokażę Wam, co robimy, jak robimy i w ogóle zimno jest, ale rozgrzejemy się, także lecimy! Ostatnio skuwaliśmy też te płytki razem z wylewką. Z łazienki przyszłego pomieszczenia gospodarczego i patrzcie, jak to jest wysoko. Wow, to w ogóle była śmieszna sytuacja, bo wylewka była robiona jakby na dwie raty. Pod spodem przy tej papie, bo tu jest papa położona na strop, i na papie szedł twardy beton, potem jak on już związał, były położone dopiero jakieś takie metalowe elementy, listwy, nie listwy, takie, to nie była siatka, to były takie różne rzeczy i to było związane takim słabym betonem, trochę dziwne, bo to, ale bardzo dobrze, bo inaczej by się tego nie dało skuć, bo tu jest mega różnica, patrzcie, pokażę Wam od dołu, jak to idzie. Idzie dalej, dopiero tu już sufit jest mega wysoko. Zaraz Wam zmierzę, albo Wam napiszę, ile tutaj jest w ogóle wysokości, bo patrzcie, ja, nie wiem, czekajcie, żebyście widzieli, ja mam umywalkę na wysokości mojego pasa, czuję się jakbym była przedszkolakiem normalnie. Dziwne to jest, bo wiecie, wszystko jest nagle totalnie na złej wysokości. Tak, no, masakra. No tak się wydaje, ale to jest, no, jak się jest człowiek przyzwyczajony do podchodzi do umywalki czy do jakiegoś elementu i nagle okazuje się, że to jest na jakiejś dziwacznej wysokości. Takie dziwne uczucie, naprawdę, jakbym się skurczyła. Ale po prostu poszliśmy, no tutaj było sporo tych centymetrów. No trzeba było to skuć, bo tak jak Wam mówiłam, Norbert robi wszystko bardzo dokładnie i bardzo porządnie, więc nie było sensu zostawiać starych płytek i na to coś kłaść, tym bardziej, że chcemy zrobić podłogówkę. Tutaj będzie rzadsza pętla, bo tu nie ma takiej potrzeby, żeby grzać mocno, tym bardziej, że to jest pomieszczenie gospodarcze, więc nie jest to wskazane, jeszcze do tego będzie pralka i suszarka, więc to no, suszarka będzie dawała też tą temperaturę, no ale będzie wilgoć, więc żeby tu się nie robiło tak zwane dziadostwo, to chcemy trochę to ogrzać. Bo wiadomo, że wentylacja będzie, ale to ogrzewanie też jest wskazane. Okej. Dobra, to nic. Teraz jeszcze kawusia i do roboty. No, niektóre miejsca nie są zbyt dobrze dostępne. Tak jak tutaj przy klatce schodowej Norbert robi to ocieplenie muru. No stoi na takiej wesołej od drabinie, bardzo fajny patent, taka łamana drabina, bo sobie ją można właśnie tak ustawić na schodach. No ale trzeba uważać, żeby nie fiknąć, można by sobie położyć deskę, ale wydaje mi się, że człowiek jest bardziej skupiony jak ma tak to zrobione. Właśnie nam uciekł z tego rusztowania, więc Wam nie pokażę, jak to wygląda. Wycina teraz styropian, najpierw przymierza, potem wycina, potem staje okropny dźwięk, okropny, dobra. Lecę do swojej roboty, bo ja jak zawsze wywalam to dziadostwo z tego stropu. Teraz jestem u Kasi w pokoju. Na razie Kasia ma klepisko. To jest szkoda, że akurat z tego pomieszczenia, gdzie będzie miała łóżko, jest widok na te nasze nieszczęsne budynki gospodarcze. Ło, wpadłam w dziurę, którą sama sobie wykopałam, no dobra. No ale za to z tego drugiego pomieszczenia, które będzie de facto połączone, no jest już widok na nasze nawłociowe pole. A tam w ogóle z boku nie widać dzisiaj, bo panowie nie pracują, ale tu robią nam park. Będzie park, będą ścieżki, będą ławeczki, będzie fajnie i będzie przylegało to w ogóle do naszej działki, więc ciekawie. Ale będzie na tyle daleko, że nie będzie nam zakłócało naszego spokoju. Teraz mieszkamy w centrum, więc wszystko jest dla nas spokojne, nawet jakby tu się kręciło nie wiadomo ile ludzi. Dobra, to nic, wracam. Do roboty. Ciach. Norbert będzie teraz montował wszystkie listwy, folie, zatykał to styropianem. No jakoś musimy się tutaj ogrzać, więc... Zostawiam Was w dobrych rękach.
folia paroprzepuszczalna, która idzie między wełnę a dyskowanie. I bohater dnia. Nerwiusz sobie przygotował wcześniej kawałki styropianu, które tam będą pasowały. No one muszą być w kształcie klina, więc trzeba było je domierzyć i dociąć. Zresztą w ten sposób sobie zrobił dziadzia Falucha dzisiaj, dość mocno. Więc tak, no podsuwa ten styropian w taki sposób, żeby tam zostawić tą szparę. Znaczy tam jest ta listwa włożona, więc to i tak nie dociśnie mu do końca, tam na początku ten styropian. I to montuję na piance poliuretanowej niskoprężnej. To znaczy ona się różni od tej wysokoprężnej, że trzeba mieć taki pistolet. Ale w praktyce to nie wiem, czy powiedziawszy czemu Norbert zawsze kupuje tą. Czy jest lepsza? Pewnie tak. Czemu kupujesz akurat tą niskoprężną? Bo się nie rozpręża i nie rozszerza aż tak mocno. Aha, czyli nie rozwala po prostu tego wszystkiego, co jest tak, poukładane. Tak. Oczywiście mur został wcześniej zagruntowany, żeby to się wszystko mogło trzymać. Oprócz tego, że to musi być zamiecione, to musi być zagruntowane, żeby po prostu ta pianka mogła się przykleić. Bo inaczej odeszłaby z tym pyłem. No, cała sprawa polega na tym, żeby to tutaj tą termoizolację wsadzić, żeby nie było po prostu normalnie w świecie mostka. Bo jeżeli mur dotykałby nam do deskowania, to w tym miejscu mur by przemarzał. Szłoby to, wiadomo, no to nie byłoby tylko powierzchniowo w tym miejscu, tylko mur by przemarzał coraz dalej, no i mogłoby się robić nieciekawie. Oprócz tego, że no, zaoszczędzimy trochę na ogrzewaniu, no to no, zdrowie dla budynku, żeby takich mostków nie było, bo w tych miejscach najczęściej robią się takie sprawy jak grzyb. I to jest też taka rzecz, którą nie planowaliśmy, jak planowaliśmy remont dachu i ocieplenie go, no to no, wyszło jak wyszło, okazało się, że trzeba to zrobić, na co no, traci się dodatkowy czas. No i obawiam się, że przy każdej rzeczy, którą będziemy chcieli robić, to takie rzeczy będą nam wychodziły i to wszystko nam się będzie przeciągało. No ale jak robić, co do porządku, więc nie ma co się tam kopać z koniem, tylko trzeba robić i tyle. Norbert tam wciska ten pistolet, psika, to się rozszerza i później wiąże. I jest tadam. Uwielbiam słowo tadam. Szkoda, że to wszystko nie działa tak, no tylko tadam i gotowe. Tylko to trzeba zrobić. Okej. Okay. Tadam! Tadam. 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 To już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że widzimy się następnym razem. Jeśli macie ochotę, zasubskrybujcie mój kanał. No i do zobaczenia!